Mieliśmy wtedy w ogóle rekordowy miesiąc w historii naszego kanału, gdzie zrobiliśmy ponad 10 milionów wyświetleń. I skończyliśmy tą serię w momencie, jak ludzie zaczęli nam zarzucać, że chcemy wyjebać Robura z ekipy. A chyba, że chcesz cały rok strzelić. Obstawiam 45 tysięcy. Mój Michałek od małego lubił się przeciążać. Ciągle i do odciny. Jak na złość w końcówce okresu masowego coś go zaczęło brać. Notoryczne zmęczenie i kortyzol wyjebany ponad normę spowodowało, że Michałek nie mógł zasnąć, a przez stres gromadził więcej wody podskórnej. Jak zwykle sprawdził się niezawodny dobry sen. Michałek zasypiał szybko i budził się wypoczęty. Dzięki suplementowi od WK znowu zaczął napierdalać ciężko i bić rekordy. Nie kupuj tego suplementu, jeżeli nie zależy ci na twoich bliskich. Przed użyciem skonsultuj się z twoim starym lub twoją starą. Siema YouTube, witamy na kanale wkdzik.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach z YouTube'a konkretnie. Zobaczycie, w ile czasu zarobiliśmy z YouTube'a 100 tysięcy i pewnie jeszcze luźne tematy pojawią się w trakcie, ale generalnie będziemy analizować sobie nasze przychody z kanału Warszawski Cox. Na początek jeszcze, żeby rozluźnić atmosferę sztywną, bo jest to pieniądzach odcinek, to od Kaniowskiego podjebałem. Macie te zestawy naszych osobowości i pytanie jest... A może się wymienić? Czekaj, ja mam każdy nie ma jednego. Ja mam owce. Możecie głosować na siebie. Pytanie jest, komu z naszej czwórki najbardziej zależy na pieniądzach, waszym zdaniem? Ale wiecie, czego tu brakuje? Też nie macie pączka. To będzie git. Nie, to jest rozlosowane sprawiedliwie. No bawcie się ze mną. Ja myślę, że owca. No nie można kraść. Dobra, nie umiecie się bawić. Dobra, koniec z tą grą. Dobra, przejdźmy do odcinka w takim razie. Już wiemy wszyscy, że no kiedy są pieniądze tutaj na szali, no to zabawy nie ma. No. Od 2018 roku zaczniemy, ponieważ tam troszkę świrowały mi statystyki z wcześniej, ale akurat fajna okrągła kwota 100 tysięcy tutaj się wyliczyła, nie? Od początku 2018 roku. I tutaj mam datami, bo średnio się przygotowałem, ale jednak. Tutaj mam datami takie właśnie ciekawostki statystyczne, że od 2018 minęło 2,5 roku, no nie? Przez ten czas zrobiliśmy 100 tysięcy i teraz jakby to rozbić, to zobaczycie takie ciekawe rzeczy, że ogólnie Saker, ty też będziesz mógł mówić, bo ty się zajmowałeś tym wrzucaniem reklam i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że filmiki strasznie różnie zarabiają, niektóre w ogóle nie zarabiają, a niektóre zarabiają bardzo dużo. No i na początku my w ogóle nie przywiązywaliśmy do tego wagi i potrafiły na przykład nam filmy się nie monetyzować przez cały tydzień i traciliśmy całą kasę. W ogóle mieliśmy okres w swojej karierze, gdzie chyba przez ponad rok nie włączyliśmy nawet monetyzacji. Dłużej. To było dwa albo trzy lata. No, nie włączaliśmy monetyzacji na kanale, uznaliśmy, że prowadzimy sklep, nie są te pieniądze nam potrzebne. Potem chyba ze względu na to, że stwierdziliśmy, że może to wpływać na zasięgi filmów, inaczej to powróciło. To w ogóle zdecydowaliśmy się je wyłączyć, bo stwierdziliśmy, po co wkurzać ludzi tymi reklamami, jak z tego nie ma kasy. I tak jest, bo mieliśmy tam rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Właśnie jeżeli o ten 2018 chodzi, to my przez cały rok, jak myślicie, ile zarobiliśmy przez cały 2018 1000. Z kanału Warszawski Cox? Zdychę? A obstawię 20 tysięcy. No to nie właśnie, 10 tysięcy przez cały rok weszło przez 2018. No i dlatego, że od początku tego roku zarobki się wahały od 150 zł miesięcznie do 2000 zł miesięcznie. I zobaczcie, jakie to są w porównaniu do teraz dużo mniejsze kwoty, a wyświetleń mieliśmy od 2 do 5 milionów miesięcznie. To wyobraźcie sobie, ile zaangażowania trzeba i pracy, żeby zrobić te filmy i tak dalej, a to jest miesięcznie 2000 albo i mniej. Wszystkie nie, kanały? Warszawski nie, tylko Warszawski Cox. Tak, ale to wystarczy, że się po prostu proporcje się zrobi, nie? Matematyczne, ile wyświetleń dany kanał robi, to wyglądało wtedy bardzo podobnie, bo podobnie wrzucaliśmy reklamy lub ich nie wrzucaliśmy, a na przykład jak jeden w miesiącu film, który zrobił milion wyświetleń, był z demo netyzowany, no to już praktycznie nic nie było w tym miesiącu, nie? Może jeszcze wyjaśnimy, skąd teoria, że jeżeli wrzucasz reklamy na materiał, to
zasięgi są większe. No bo YouTube'owi zależy, tak jak Pączkowi, na pieniądzach najbardziej i będzie promował twórców, którzy będą mogli przynieść zysk. W jaki sposób? No w taki, że powiedzmy mamy kanał kuchenny i jakaś firma z przyprawami chce włożyć swoją reklamę na ten kanał. Mamy włączone reklamy na kanale, mamy rozmieszczone 4 opcje w trakcie filmu. No to 2 razy jakaś firma się zareklamuje. Jeżeli na naszym. Ona na YouTubie, dla firmy Google, ona wydaje dużo pieniędzy, też w firmie Google zależy, żeby te reklamy ich się wyświetlały. Dokładnie, bo mają nie ma z tego na to pieniądze. Dowodów chyba ogólnie. Nie wiem, czy są na to dowody. Nie ma dowodów, ale tam jakieś empirycznie bardziej na bazie naszych doświadczeń zaobserwowaliśmy różnice między takimi filmami, które miały włączoną monetyzację i które miały wyłączoną. Ale rok 2018, właśnie te 10 tysięcy mieliśmy, no lekko mówiąc, wywalone w to, nie? W te reklamy i tak dalej. Nie interesowaliśmy się tym, to było, bo było. Nie wstawialiśmy reklam i tak dalej. I jeszcze chcę spuentować. Ale wyświetleń nie było tak dużo jak teraz. Bo zapomniałem. No i właśnie puenta jest taka, że nie opłaca się YouTube'owi pchać twoich filmów, jeżeli masz włączoną monetyzację. No bo woli kogoś innego w to miejsce, kto da mu pieniądze. Teraz to jest w ogóle bezpośrednio od YouTube'a przekazane tobie jako twórcy. Jest w ogóle nowa, w trakcie wrzucania filmu, taka tabelka, w której zaznaczasz, jaki dany był content. No i jeśli coś tam było niepasującego, to tam jest wprost powiedziane, że będziesz miał ograniczony zasięg. Jeśli z jakiegoś powodu twój film nie będzie monetyzował, tak jak powinien. No jeżeli ten film będzie miał poniżej 10 minut, to będzie miał bardzo niskie zarobki. Jeżeli on będzie w jakiejś kategorii, w której akurat YouTube nie płaci, no to też będzie miał mało. Tak. I no filmy i poniżej 10 różnie. Minut też zauważyłem, że słabiej idą. O. Jest też taka zasada. No, jest. Zawsze walczymy o to, żeby miał ponad 10, nie dla reklam, tak. Bo jak wiecie, nie jest to nasz główny dochód z tego kanału chociażby. No ale rzeczywiście wpływa to, no może nie jakoś drastycznie, ale widocznie na zasięg. No i pojawienie się żółtego dolara od razu też ucina. W ogóle paradoksalnie, i to jest bardzo dobrze widoczne. To jest paradoks, że dłuższy film idzie lepiej niż 10 minut, bo jeszcze do któregoś roku raczej był nacisk na to, żeby nawet te 6 minut filmy robić, żeby watch time był większy, no bo wtedy film jest krótszy, no i prawdopodobieństwo, że człowiek będzie miał po prostu czas, żeby cały obejrzeć, zwiększy watch time i co za to watch time, czyli czas spędzenia na danym filmie i to się mierzy w procentach, jeżeli ktoś obejrzy o połowę, 50% jest watch time i się wylicza z tego średnią, no więc wtedy było niby prawdopodobieństwo większe. No, a teraz mimo wszystko YouTube tam sobie reguluje, nie? Jak chce, to... I potem przejdę już właśnie do roku 2019 i tu była znaczna różnica. I w ogóle wyświetlenia nam wzrosły. Mieliśmy wtedy w ogóle rekordowy miesiąc w historii naszego kanału, gdzie zrobiliśmy ponad 10 milionów wyświetleń w jeden miesiąc. Tak? To jest ten na warszawski Koks. Też. Co tam? Ale chyba nie, nie pamiętam dokładnie. No co robiliśmy te serie takie Robur bardziej z fabułą. Tak, tak. No. Robur i myślę, że też dużo crossów się pojawiło. Z innymi twórcami, Fame MMA też. Zaczęliśmy się pojawiać i nagrywać z... Po prostu spotykając się na evencie, poznawaliśmy innych youtuberów i potem z nimi mogliśmy nagrywać. I też weszliśmy właśnie coraz mocniej w rozrywkę, myślę, w 19. Wtedy też nie zaczęliśmy tak regularniej serii z wyciskaniem youtuberów, że praktycznie co 2 tygodnie nam się udawało taki być. Film dodać. To chyba tamten okres, nie? No. Te wakacje już myślisz? Ja to pamiętam, że nam te super szły te niewiarygodne treningi, gdzie właśnie ustawialiśmy fabułę. To jest ciekawe, że to był zwykły... Kalistenika kontra siłownia. Tak, że to było. Zwykły vlog z treningu i tak jak teraz i zazwyczaj to robiliśmy, to jest oczywiście spontaniczny trening bez przygotowania, to na tamten moment, właśnie w tym okresie wakacyjnym, przynajmniej jakiś taki zarys fabuły. Nigdy... Że powiedzmy, ja z Roburem, ja mam Roburowi tam dopiec. Czy mnie Robur zmuszał do ciężarów. Tak. Chodziło o to, że robimy, gramy w koncepcję kalistenika kontra siłownia i tyle, tak? Jest jakby spontan, nigdy jakichś scenariuszy głębokich nie robiliśmy, ale wtedy mieliśmy całą serię
gdzie kurde, naprawdę ludzie się zaangażowali w to nawet. I skończyliśmy tą serię w momencie, jak ludzie zaczęli nam zarzucać, że chcemy wyjebać Robura z ekipy. Chyba tak. Bo nie akceptowaliśmy chyba, że chcesz uprawiać siłownię, bo ty wtedy na kalistenikę... Nie akceptowaliście trójboju. Bo owca na kalistenikę przeszedłeś wtedy, bo tam kontuzja była. No tak, no i tak sobie myśleliśmy, właśnie bardzo dużo wyświetleń to wtedy robiło. Ale wiesz dlaczego? Bo to jest trochę tak jak dlaczego ja i tego typu seriale, że jest dużo było emocji, że właśnie i ludzie obierali strony w komentarzach i też duży ruch generowały te komentarze. Też nie były to takie proste komentarze, na przykład konkursowe, tylko no serio tam było trochę znaków. I ten, no i to na pewno pchało te filmy do przodu. No i właśnie ten 18 to robiliśmy od 2 do 5 milionów wyświetleń, a 19 od 3 do 10. Jest znaczny skok wyświetleń i znaczny skok też zarobków, dlatego że zaczęliśmy wstawiać te reklamy bardziej świadomie, przynajmniej w drugiej części roku. I tutaj już zarobki były od 300 zł, czyli początek roku, gdzie jeszcze tam nie dawaliśmy tego, a jak zaczęliśmy wstawiać reklamy, to już zarobki były po 7, 7,5 tysiąca miesięcznie. Też strzelamy? Ile? No i w całym roku, to już mogę powiedzieć, bo się przedłuża niepotrzebnie. A chyba, że chcesz cały rok strzelić. Obstawiam 45 tysięcy. I uwaga, Robur miał rację, dokładnie 45 tysięcy zarobiliśmy w 19 z YouTube'a. I teraz chciałem zobrazować, o co chodzi w tej takiej różnicy w zarobkach, kiedy pilnowaliśmy, żeby wstawiać reklamy, a kiedy nie. I mam dla was właśnie taką ciekawostkę. Dwóch filmów właśnie, jeden chyba z 2000, z początku 19, a drugi już z tego roku. I zobaczcie, film 440 tysięcy wyświetleń, 7-minutowy, czyli poniżej 10. Idealny, 7 minut. Tak, bardzo fajny. 47 zł. Ale demonetyzacja. Zarobki. Możliwe, że jak wrzuciliśmy, była demonetyzacja, bo to musiało dużo. A teraz ma zielony? Ma zielony teraz. To ale pierwszy tydzień, bo to jest tak, że wchodziła demonetyzacja, robiło się 90% wyświetleń. Potem zmieniał YouTube na zielony dolar, ale zarobków nie było, nie? I taki film ponad 400 tysięcy złotych, tylko 47 złotych zarobił. Demonetyzacja. A nie monetyzacja, tylko demotywacja. No. I patrzcie teraz, bardzo podobny przypadek. W tym roku 500 tysięcy film ponad ma i zarobki 1360 zł. O 1300 zł więcej jeden film zarabia w tym momencie niż rok temu. I stąd taka różnica w zarobkach, bo tutaj już jest powyżej 10 minut, kilka reklam w środku i bez demonetyzacji na początku. Ale był któryś film, który po 2 czy 3 dniach miał 500 dolarów, ale nie przypomnę sobie. Może jakieś wyciskanie. Coś w stylu mi się wydaje, że... całkowicie, po którym byś się nie spodziewał. A, czyli... Tak, na kuchni coś. Jak odkopię w głowie, to to było coś na kuchni robić. Czyli to już decyzja YouTube'a, że tyle... Strasznie zarabiał, nie wiadomo akurat czemu. Za tą kategorię postanowili zapłacić, nie? Może. No to mamy taką informację, że powiedzmy, uśrednimy to, że za 500 tysięcy wyświetleń możemy liczyć na około 1000 zł. I teraz możemy... Jeżeli jest ustawione wszystko. Tak, no i możemy się sobie teraz podyskutować, czy to jest dużo, czy mało dla twórcy. Kurczę, i wiadomo, że każdy chce zawsze więcej, ale ja uważam, tak bardziej się stawiając po stronie YouTube'a, że to jest tak wykminione, żeby nie rozpieścić tego twórcy, że on zrobi jeden film na 500 000, dostanie z tego 50 tysięcy złotych. W Stanach by dostał. W Stanach, ale też tam są troszeczkę inne, pewnie inaczej, wiesz, no w Stanach 50 tysięcy by dostał. No nie, tylko nie tyle, ale wiesz, Jason Blacha się utrzymuje z YouTube'a, mając po kilka tysięcy na filmie, nie? Z YouTube'a się utrzymuje, z wyświetleń, z reklam. No tam ten CPM jest większy o wiele, ale kurczę, no teraz jest mi ciężko powiedzieć, ale tak patrzę, że pewnie YouTube też podchodzi do tego w ten sposób, żeby twórca, żeby nie rozleniwiać tego twórcy, żeby nie robił tylko jednego filmu i wyjeżdżał na rok na wakacje, nie? Albo, no nie wiem, kupi sobie za jeden film dom. No, no tutaj na pewno nie będą dawkuje. To nigdy pieniądze, gdzie będziesz żył jak król za to. Nie sądzę, żeby w Polsce kiedykolwiek by, chociaż jak może YouTube będzie powszechnie płatny, nie wiem, coraz więcej tych płatności będzie, może wtedy twórca będzie otrzymał więcej pieniędzy, ale w obecnym systemie to jest to niemożliwe. No to chyba ścisła czołówka YouTube'a może liczyć na duże pieniądze, ale oni znowu mają
bardzo duże koszty produkcji, bo to już musi być montażysta, kamerzysta, ekipa jakaś zwykle, którą trzeba opłacić. I wiesz, zarobisz 50 tysięcy miesięcznie z tego, ale cała ta organizacja kosztuje też bardzo dużo, więc taki niezależny twórca raczej nie będzie miał kokosów nigdy. No ciężko. YouTube motywuje twórcę do wrzucania często filmów, też chociażby takim działaniem, że... Nas do tworzenia firmy. I 5 kanałów. No i 5 kanałów. No, i, ale też tak jakby YouTube promuje właśnie te częstsze wrzucanie tym, że jak często wrzucasz filmy, to po prostu one mają... są lepiej promowane przez YouTube'a, czyli im rzadziej wrzucasz, tym one gorzej idą, powiedzmy. No są wyjątki, na przykład jak ktoś jest, no nie wiem, jak ktoś jest, no taki Gargamel, podejrzewam, że to może być jeden z wyjątków. No ale on jest ponad algorytmem. On jest ponad algorytmem. Tak, czy ludzie czekają na Gargamela, nie YouTube czeka na Gargamela. Dokładnie, tak. Ej, Robura, widzę, jak śledzi statystyki kuchni. Ostatnie... Chcesz, bo kuchnia WK twój, wiesz, ostatnie 4 tygodnie, taka ciekawostka. Bijemy rekord świata w jedzeniu paluszków, $125. Milionerzy WK. Milionerzy. Test wiedzy kuchennej $230. No. Wielki test chipsów $276. Czyli za taki film 200-300 tysięcy, 1000 zł aktualnie jesteśmy w stanie zrobić. To i tak już lepiej niż to co tutaj. Z kuchni. Czyli kuchnia miesiącu. Akurat więcej, lepsze stawki ma niż kanał warszawski Fox Kuchnia. No być może wpływa na to duża konkurencja na rynku kuchennym właśnie i mamy idealny pod to kanał, więcej reklamodawców. No i tam możemy zakończyć ten 19, 45 tysięcy, a w 2020 przez pół roku pierwsze, bo mamy pół roku teraz, powiedzmy do czerwca, ile zarobiliśmy, jak sądzicie? No zgadnie, Robu, weź, strzel. Nie widziałem jak coś, ale próbowałem zobaczyć. No. 70 tysięcy. Nie. Przez pierwsze pół roku zarobiliśmy tyle, ile przez cały poprzedni rok. Czyli już teraz no, w każdym filmie wiemy, że trzeba dodać no, w środku ze ile tam? Kilka reklam. Czasem nam się, kliknęło więcej przypadkowo. Co 3-4 minuty, chyba że film jest półgodzinny, to po prostu, żeby było około 4-5 reklam. Ale czyli właśnie jest kilka tych reklam w środku i właśnie też... Może to być tak teraz, że wyższe stawki są, bo jesteśmy rok później, no nie wiem. Ale w każdym bądź razie no, dwukrotnie nam wzrosły zarobki w tym roku w stosunku do poprzedniego. Lepsze zasięgi też mamy. Ale właśnie nie, wiesz, rekordowy miesiąc, jeżeli chodzi o wyświetlenia mieliśmy. Nie, bardzo podobnie. Tak? Wyświetleniowo jesteśmy teraz podobnie niż w ostatnim półroczu 19, a zarobki są wyraźnie wyższe. Byłem pewien, że była taka faza z YouTube'em, że więcej demonetyzował. Nie wiem, czy kojarzysz, ale kiedyś, co wrzuciliśmy film, demonetyzacja, a teraz już chyba ogarnęli to i dość rzadko się zdarza, bo ja myślę, że twórcy się chujowo czuli z tym. Tak, no pamiętamy przez też manifestacje różnych youtuberów. No. Ja pamiętam na przykład Boxdela, robili, o tym filmu robili dedykowane właśnie, jak się zmienia YouTube. Był czas, że nie dało się wrzucić filmu z monetyzacją normalnie. No, każdy, wszystko, nawet zakera jakaś merytoryka. Nie? Gdzie nie było ani jednego przekleństwa i był, nie wiem... Nie miało prawa. Nic. W sensie... I żółty, nie? Wszystko było moje, nie użyłem nawet żadnych grafik, nic, nie? No i ciężko jest wtedy produkować filmy, bo zwykle na YouTubie... no może czasem taki kanał mamy jak ekipa WK, możemy jakąś gierkę nagrać wcześniej i tak dalej, ale warszawski koks zwykle... No, tydzień po tygodniu nagrywamy i w tamtej sytuacji nie dało się tego zrobić. Bo musiałeś film 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej nagrać, żeby jeszcze YouTube sobie go sprawdził i tak dalej. Tych zarobków nie było. No i teraz właśnie w 2020 sztywniutko kanał warszawski Koks zarabia od 5 do 10 tysięcy. Już nie ma takich miesięcy rzędu, że kilkaset złotych zarobi. W 2019 jeszcze były takie miesiące, więc teraz jakby tak się sytuacja ustabilizowała. No i my też doszliśmy do tego po prostu jak te reklamy wrzucać. Chociaż nie potrzeba tu jakiegoś wielkiego umysłu analitycznego, to po prostu obserwujemy sytuację i się do niej dostosowujemy, tylko myślimy bardziej o tym niż wcześniej. Wcześniej to... No Damian też na pewno pomaga, bo dużo obserwuje. I wcześniej na przykład nie było tak, że to było po jego stronie, prawda? My te filmy raczej tak wrzucaliśmy, publikowaliśmy, gdzie już nie zastanawialiśmy się nad tymi zarobkami.
No ale wyobrażam sobie, jak wchodzi nowa osoba, jakiś aspirujący youtuber, no i zobaczy jakieś szkolenie odnośnie algorytmu, to jest wszystko takie kuszące i wydaje się być prawdziwe, że jest jakaś złota metoda, nie? Mhm. A tak naprawdę nikt wydaje nam się na ten, no, na ten moment, że to, co powiedzieliśmy w tym filmie, to naprawdę jest ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. Nie mamy nie ma jakiegoś przepisu, jakiegoś takiej jednej rady, o której nikt nie wie, a na przykład najlepsi twórcy wiedzą. Po prostu na przykład Freeze, no po prostu go ludzie chcą oglądać. I on to fajnie egzekwuje. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że ktoś na YouTubie wie na przykład, jak wyjść na karty na czasie. Ktoś na YouTubie wie, jak zrobić 1 000 000 wyświetleń, a nie 200 tysięcy. To jest tak dużo przypadkowości w tym, że robimy czasem film, mówimy, a chujowo pójdzie, ale nudny film, a on ma 500 000. Potem robimy super zajebisty, myślimy, ciekawy film, on ma 150 tysięcy. Mm-hmm. Właśnie tak jak pewnie w tytule filmu 100 tysięcy się znalazło, chciałem pokazać, w ile czasu te 100 tysięcy udało nam się zarobić z YouTube'a, taka okrągła kwota, jakby ktoś chciał sobie taką kwotę zarobić, no to właśnie jest 2,5 roku i kilka milionów wyświetleń miesięcznie i na pewno tyle zdobędziecie. Podzielić to na 4 osoby. A, jeszcze na 4. Potem jeszcze 30 pracowników, dział montażowy, wideo, to są a nie, dwie to osoby, oprócz tego, trzy osoby. Nie, to na drobne wydatki będzie te 100 tysięcy. Tak to musicie zrobić firmę. Więc nie ma opcji. No, a na YouTubie nie brakuje właśnie takich kanałów, co widać, że jest, no praktycznie to jest już profesjonalna produkcja telewizyjna, jak ostatnio nagrywaliśmy z mniej więcej. Plan filmowy, nie? Tak. I też mnóstwo ludzi zaangażowanych, którym trzeba zapłacić i tak naprawdę, żeby się z YouTube'a tak w Polsce super żyło z samego YouTube'a, no to no serio, nawet teraz Freeze nie ma. Poczekaj, nawet teraz Freeze nie ma tak kolorowo, jak nie wrzuca filmów codziennie. Mhm. Oczywiście wypracował sobie markę, bazuje teraz pewnie trochę więcej na współpracach, ale w momencie, kiedy wrzucał te filmy codziennie, no i też ma cały team pod sobą, trzeba wszystkim tym osobom zapłacić, no oczywiście wychodził na to do przodu. No ale nie utrzymałby tego z YouTube'a, ale trafiają się przypadki, bardzo jest ich mało, gdzie jest jedna osoba nagrywa, jedna osoba produkuje, montuje i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście, jak ma milionowe zasięgi, no to zajebiste źródło utrzymania może mieć, jak wrzuca regularnie filmy i ludzie chcą tą osobę oglądać. Dziękujemy za łapkę w górę i komentarz. Podobno komentarze podnoszą zasięg filmu. No tak. Ale nie możemy tego na 100% powiedzieć. Jeżeli łapy w górę. Ale wiadomo, że nie jeden analityk YouTube'owy ci to powie z taką całkowitą pewnością, nie? Tak. Chuj, że najwięksi YouTuberzy tego nie mogą powiedzieć nawet, ale analityk może. No dobra, nie będę już hejtował tego. Bo to nie jest też takie... Możesz zrobić na zakończenie takie, coś takiego. Chodzi mi o to, że na pewno jest miejsce dla kogoś takiego, kto analizuje wszystko. I to jest dobre. Hey. Ale nigdy nie ma takiego tego zero-jedynkowych sytuacji. Albo tak. Coś takiego, nie? Też jest... Nie możecie tak wierzyć stuprocentowo filmom, które wam mówią właśnie, jak zwiększyć zasięgi i tak dalej, no to nie, to najlepiej na własnej skórze. A jeszcze może jakbyś miał mordę jak Justin Bieber, a z moją? To nie działa, kurwa, no trzeba dostosować, tak? No. Mordę do mimiki, tak samo zachowanie do kontentu, nie? A jeszcze na koniec końców jedna ciekawostka mała. Wiecie, co zrobiliśmy z pierwszymi 3 000 zarobionymi na YouTubie? Ja wiem. No. Kupiliśmy lustrzankę, kamerę. Lustrzankę Canon 600D. No. Tak, a wcześniej nagrywaliśmy zajęło, telefonem. Tak, rok. No z pół rok, nie no kilka miesięcy. W RTV, w galerii, pamiętam do dziś jak pojechaliśmy. A wcześniej nagrywaliśmy aparatem cyfrowym albo telefonem. Ale to było takie niesamowite, nie? Że kupiliśmy za pieniądze z wyświetleń, nie? No. Aparat. I tak potem powstała firma. I dzięki temu cały czas reinwestowaliśmy. Dzięki temu aparatu zrobiliśmy dużo. A teraz widzicie, takie 2 aparaty miesięcznie zarabiamy, więc co? No warto. Warto być youtuberem.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Krystynę. Zostańcie z nami, a dowiecie się więcej tajników bycia youtuberem.